Halo, halo! Słyszeli Państwo wołanie na ulicy? To ze słynnego klipu muzycznego naszego artysty, kolejnego rozmówcy w cyklu Poezja w czasie kwarantanny, czyli wywiady sterylne przy stani poetyckiej Strych. Wystąpią m.in. Wojciech Boros Paweł Baranowski. i Bartosz Kalinowski. Witamy Cię, Bartku. Witam, witam, witam serdecznie wszystkich i Was również przede wszystkim, bohatersko premierzu. Tak, na wstępniaka dograłem fragmencik teledysku Spływ Mąciakiem do pierwszego zawołania przez tubę Kali. Także tym wstępem zaczęliśmy. Bartku, jesteś z rozpoznawalnym, znanym bardem nie tylko w Trójmieście, ale w Polsce. Grywasz na spotkaniach indywidualnych, jakby autorskich, na biesiadach, festiwalach, w wielu knajpach. Grałeś już w takich knajpach, że nie zliczysz tego, a pewnie i wiele, wiele z nich już przeszły do historii. Większość, tak. Tak, to tam możemy później jeszcze powspominać. Ale generalnie tak, obdzwaniamy tutaj naszych bywalców przy stani Strych, w której też niejednokrotnie występowałeś i grałeś. I pytamy o ten czas tej kwarantanny koronawirusa, tej całej epidemii, zamknięcia w czterech ścianach. Jak to, jeśli wpłynęło, to jak to wpłynęło na ciebie jako twórcę, muzyka? Czy może No i zrodziło jakieś człowieka po prostu, jak zaczyna refleksje, się może inspiracje? Jak to się odbija, jak w twoim doświadczeniu, powiedz? to znaczy, dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie. No, wpłynęło bardzo, bardzo mocno, dlatego że po prostu dało mi tematy do nowych piosenek, a tych piosenek powstało już o tym koronawirusie całym, o tym czasie, to powstało około 5-6 piosenek już i są na YouTubie opublikowane i cieszą się tam jakąś tam popularnością. No, zacząłem od piosenki Koronaferie, nie, przepraszam, Koronawirus, potem Koronaferie, potem Kwarantanna była jeszcze bardzo fajny utwór, jak sobie radzę na kwarantannie, jak sobie COVID-ą leżę w wannie na kwarantannie. No to były takie lajtowe. Później napisałem taką piosenkę Moja pandemia, to bardzo fajne, jak uciekam, jak nie mogę wytrzymać już w domu i idę, spotykam listonosza, który nie nosi tej maski, wtedy nie trzeba było nosić maski i on nic nie wie w ogóle, niewiele wie, tam został spryskany. Jest taki zadowolony, szczęśliwy i daje mi takiego kopa. Mówi, o fajnie, i jedzie do warzywniaka, a tam facet z warzywniaku mnie po prostu doluje na zasadzie, że tyle tam w tym szpitalu leży, że oni tam umierają wszyscy, a po prostu nie mierzą tego, że oni tam nie podają, zaniżają tą ilość tych zakażonych, zarażonych. Jezu, jak on mnie tak nastraszył, ten z warzywniaka, że po prostu za pierwszym razem no niestety nie poszedłem na mecz piłki nożnej, ostatni, na którym mogłem iść, bo potem już nie mogłem, bo był zakaz. Więc no ten warzywniaka miał duży wpływ. Na twoje życie. Ale no na moje życie początkowe w pandemii, ale później no zorientowałem się, że to jest coś nie tak, no wyluzowałem mocno, zacząłem śledzić te informacje tam w tym necie, bo to człowiek ma dużo czasu, to śledzi ten net i tam o tym Billu Gatesie i innym, no i tak w końcu doszedłem do wniosku, że ta pandemia to tam jest bardziej plandemia, czyli coś zaplanowanego bardziej, żeby po prostu wpłynęło na to, żebyśmy, no od razu też ulotki z kredytami się pojawiły od razu. Ja przez cały czas roznosiłem ulotki, bo ja jestem sprzedawcą Wektry, internet i telewizja. No i wziąłem rower potem,
Właśnie biegałem i biegam dalej, ale wziąłem rower, no i patrzę, no od razu, jak tylko się pojawiła ta sprawa, zamknięcie w domu, siedzicie w domu, to od razu. Wszędzie były rozniesione ulotki z kredytami. Kredyty, 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 kredyty. No i tak, no tak, tak, to... To się składa z pewną całość, oczywiście. No wiadomo. Słucham, słucham. Mówię, że to się składa z pewną całość, Bartku. No wiadomo, ludzie tak potrzebują pieniędzy, więc chętniej pewnie kredyty wezmą w takich sytuacjach. No tak, a potem nie będą mieli czego spłacić, to im zabiorą różne rzeczy i to nawet... No mały kontakt mam teraz z ludźmi. No w pizzerii pogadam, tak, bo mam w pizzerii tam układ taki, że mogę gdzieś tam zjeść coś. No wpłynęło to mocno na moje życie z tego względu, że ja prowadziłem takie otwarte bardzo życie i jeździłem i bywałem na kawie i w ogóle no lubiłem te knajpy, te kawiarnie, tak, pizzerie, no aż potem się ograniczyłem, już nie wjeżdżałem tam już do Gdańska, bo już tam nie miało większego sensu, no. Ale tam w okolicy tutaj na Morenie, czy we Wrzeszczu tym dolnym, no i rzeczywiście, no to zamknięcie tego wszystkiego, to miało duży wpływ. Człowiek nie ma z kim pogadać, no. Z sąsiadem pogadałem. No tak, to jest niedobre, to jest bardzo niedobre, uważam. No ale na szczęście ostatnio będąc w Sopocie jeszcze przed pandemią jeszcze i to sporo dość, no jeszcze powiedzmy 2-3 miesiące przed, ja z zadowoleniem stwierdziłem, ponieważ moja znajoma robiła urodziny w barze Elita i okazało się, że Elita nadal istnieje, że jest. I rzeczywiście, proszę Państwa, ja wiem, że taka może kryptoreklama, ale polecam tam czasami wpaść, bo rzeczywiście jak już wszystko wróci do normy, bo ceny jak na Sopot są bardzo intrygujące, tyle mam powiedzieć. Och, nie no, bardzo dobra kuchnia, dobre ceny, lokalizacja też dobra. Niedawno tam właśnie przed koronawirusem też kuzynostwo Magdy Warszawiaków tam zaprowadziliśmy i zrealizowaliśmy, no właśnie, bo to nie chodzi tylko o reklamę knajpy, którą tak czy owak polecamy, ale również o sztukę, albowiem tam zaczynał się słynny przebój Bartka właśnie z Pływ Mąciakiem. Tak jest, tak jest. Teledysk można cały czas znaleźć na YouTubie, on ma dużo odsłon i jest takim już teledyskiem, w tej chwili można powiedzieć, proszę Państwa, historycznym, gdyż tam się pojawiają lokale, których już na przykład nie ma. Zabudowa jest zupełnie inna, na przykład na dole Mąciaka. Także polecamy to też ze względów już czysto historycznych, bo to naprawdę jest kawałek dobrej muzy i kawałek już historii. I dobry tekst. Też my żyjemy razem. Właśnie tak, o knajpach, których już nie ma. Śpiewałeś kiedyś, no bo wyszła płyta, która była też w Empikach i tak dalej. To była bodajże płyta Pokémony, nie? Znaczy, że nie, ona się nazywała Schizo. A, Schizo, przepraszam. Schizo, tak. Nie nazywała się Pokémony. Ja tak, tak. Chciałem później, po fakcie, żeby to się nazywało Pokémony, ale to było już za późno. No, ale to no, głównym przewojem były Pokémony i tam był z Mąciakiem. Teledysk na tym, był na tej płycie również z piosenką, no, z orkiestrą to było z zespołem Biała Kiełbasa, który bardzo fajnie teraz wspominam po latach, bo oni to z jajem takim zaaranżowali, może lepiej bym to teraz zrobił, raczej bardziej monotematycznie, na zasadzie gitara, ja bym to teraz inaczej zrobił zupełnie, ale w tamtym takim okresie czas się sprawdziło. Myślę, że to było fajne. No. Tak, tak. Płyta bardzo ciekawa, aranżacja dobra, teksty dobre, wszechstronne, energetyczna płyta, ale właśnie tam była ballada ciekawa, już z nieistniejącej małej knajpy Wagon. Pojawiał się ten w Dolnym Sopocie, jako się to nazywało. Papkin. O, Papkin, tak. Papkin, no to na tym teledysku to chyba w ogóle jedyne zarejestrowane jak gdyby takie w sztuce, to on ostał się, ten Papkin, właśnie w tym teledysku. Tam są te maszkary na ścianach. A Bartek, ty mówisz, Papkin jest w teledysku którym? Uściślimy? No, z Pływ Mąciakiem. To muszę spojrzeć sobie też dzisiaj, a rzeczywiście na tam końcu. Bo ja ostatnio, proszę Państwa, miałem okazję oprowadzać starszych nieco
i młodszych ludzi w ramach spacerów literackich po Trójmieście. I między innymi właśnie miała miejsce taka sytuacja, że zawiozłem ich pod miejsce, w którym Patkin był, bo w miejscu Patkina już stoi zupełnie coś innego. Także nie, 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 tam gdzie Bartek był, Patkin w ogóle stoi jakiś nowy budynek, także zupełnie tego miejsca już w ogóle nie ma całkowicie. Także to musisz mnie koniecznie tam zaprowadzić. No, koniecznie mnie musisz zaprowadzić, bo też wspominałem właśnie ostatnio tego Patkina i byłem ostatnio bardzo taki dumny z tego, że ten Patkin, no, oczywiście dzięki realizacji tego klipu, to nie tylko moja zasługa, wielu osób tam, no to jednak ten Patkin w tym klipie został, on tam jest właśnie z swoim łączakiem. Także to fajnie. To było takie miejsce o potencjale literacko-muzycznym bardzo dużym. Tak. Ono przyciągało i poetów, i muzyków, tam się koncerty odbywały, tam pamiętam różne bardzo ciekawe wydarzenia, które no, w pewnym sensie przechodziły do legendy, zwłaszcza po zamknięciu drzwi, jak zostawało się, to jak się człowiek załapał na tak zwaną końcówkę, to naprawdę fajne historie tam się działy. No. Mm-hmm. Tak, to było świetne miejsce, ale niestety ono bardzo krótko jednak trwało, bo ono trwało kilka lat, natomiast ono się bardzo jak gdyby szybko zamknęło i za szybko, bo no i tam była sprawa, tam właściciel dostał inną knajpę i tam jakoś no, nie wiem, czy to przeszkadzało, czy to po prostu pod względem tylko finansowym. No ja pamiętam, że ten właściciel to pracował w innej firmie. On normalnie wieczorami otwierał tą knajpę i gdzieś pracował, żeby zarobić na tego Patkina. Tak było. Tak. To były bardzo ciekawe takie właśnie historie i to też Państwu polecamy w tym czasie pandemii właśnie poszukiwanie takich rzeczy w teledyskach, czy też w wierszach, albo w książkach. Związane z naszymi tymi miejscami bardzo blisko, które znikają na bieżąco, a warte są zapamiętane. U Bartka na piosenkach Bartosza, które można znaleźć w internecie, jest wiele podjętych tematów. Są piosenki o miejscach, o miastach, o postaciach. O postaciach, choćby Albert, tak? Wujek Albert? Czy brat Albert, przepraszam. On się objawił w tym Patkinie właśnie i w wagonie. Mhm. To był ten czas, kiedy ja go spotkałem. W wagonie go spotkałem, natomiast w Patkinie brat Albert miał pierwszy występ dzięki mnie. Mhm. Na moim koncercie. I tam była olbrzymia beka. Pamiętam to do dziś, jak on czytał te wiersze, jak ludzie jak lali, bo to były fraszki. On pisał fraszki, które myśmy nazwali frachami. Frachy, bo one były koszmarnie długie i były wodoleństwem taki. Ale on to tak pięknie czytał, że ludzie polowali po prostu. I tam miał pierwszy występ właśnie w Patkinie. Potem ważną postacią trójmiejskiego świata literatury, takiego może półświatka bardziej, ale takiego w sensie dobrym tego słowa znaczeniu, podziemnym. On też się w Duszku pojawiał w różnych miejscach i naprawdę był człowiekiem z bardzo dużą energią, który przyciągał do siebie ludzi. Z humorem, tak. I też długo towarzyszył, stawał się twoim na poły konferansjerem, właśnie ozdobą twoich występ, takim dodatkiem. Tak. W sensie nawet duet. Tak. Mieliśmy duet, ale on tak naprawdę zaistniał do końca w tym w Duszku, bo on wystąpił jeszcze w tym teledysku, w dwóch teledyskach, w tym Parawany i pani Aras nie jest dobrze w głównej roli, tak? I leciał na Forfan TV przez cały czas i ludzie głosowali na to. On był rozpoznawalny wtedy. Wam, że no, na koniec on w Duszku jeszcze tam rok, dwa lata przed śmiercią on w Duszku występował i tam on był w ogóle, no, występował rewelacyjnie. To już nie było to samo, co w Patkinie. On naprawdę puentował, on te frachy swoje skrócił. Jakoś naprawdę, to jest to zarejestrowane, jest to na moim kanale. Tam Bartosz Kalinowski w tej chwili się ten kanał nazywa. I są te fragmenty właśnie z tego Duszka, były nagrywane na wideo. I tam naprawdę on dowcipnie opowiada, jak mu się chałupa spaliła, o swoim życiu. Fajne to jest. Tak, to był naturszczyk i można powiedzieć, no, pełną gębą artystyczną, bo jednak mimo